Dzień dobry moi drodzy. Mamy poniedziałek, godzinę 6:14. Tak jak widzicie, samochód załadowany. Jedziemy dalej z tandeką, ale jedziemy już z troszkę inną. Też Bieltanką. No i cóż, potankowane, paliwko zalane, AdBlue zatankowane. Także pędzę rozładować dwa miejsca wody. No i cóż, ja Was zapraszam na intro i lecimy z tym krótkim odcinkiem. Do zobaczenia za chwilę. Mobilki, ja już jestem na miejscu. W sumie jestem, byłem o 7. 7:30. Ale tak jak widać, są przede mną 4 samochody. Za mną jest jeszcze ten czerwony Dafik. Tam się solówki obracają z tej firmy. One dopiero jak załadują, dopiero zaczną nas rozładowywać. Także myślę, że troszkę zejdzie. A niestety plan jest ambitny, bo o 12 mam załadunek w Opolu. A do załadunku jeszcze muszę rozładować jedno miejsce w Raciborzu. I mobilki rozładowane. Jest godzina 9:37. Z firmy wjechałem 9:30. No i tak jak widzicie, próbuję przejechać przez ten przejazd kolejowy. Ale jest ciężko, ponieważ nie chcę współpracować. Ogólnie rozładunek wyglądał w ten sposób, że musiałem ręcznie przerzucić 14 palet. O, jedzie ciucia. Wody. Ale cóż, udało się. Także lecimy na drugie miejsce i walczymy, żeby zdążyć załadować wyjazd do Czech, bo się nam czas kurczy. Mobilki po dosyć sporych perturbacjach, ale udało się rozładować drugie miejsce wody. Ogólnie masakra. To było na tak jakby hucie, ja nie wiem na czym to, jak to nazwać ten zakład. Ściele boty drogowe na terenie zakładu, no ale cóż, najważniejsze, że właśnie rozładowane. Mam 80 km do załadunku, no i tak kurczę, powinienem być o 12. Jest 11:30. Jak jeszcze widzicie, polska myśl techniczna mi też nie pomaga w tym. No ale cóż, zobaczymy, może się uda dzisiaj załadować. Mobilki, mamy godzinę 14:10, załadowane. Tak jak widzicie, trafiłem akurat na koniec pracy w tej firmie. No i cóż, ciężko wyjechać. Ale cóż, jeszcze dodatkowo tutaj zmieniła się organizacja ruchu, ponieważ prowadzi mnie gdzieś pod swoim serko. Znak 30 ton na moście DMC. Niestety, oj, trzeba jechać naokoło. Ale cóż, bywa i tak. Troszeczkę nadłożymy, no ale cóż, stąd tak średnio do rozładunku wychodzi jakieś 4 godziny. Inaczej, wychodziło jak się jeździło starą drogą. Zobaczymy, jak to pójdzie nową. No i cóż, odzywam się do Was później. Mobilki, to jak widzicie, ja właśnie stoję pod rampą, nie pokazywałem tego cofania, ponieważ tak miałem na styk, ale zależało mi na czasie, żeby po prostu szybko cofnąć i wykręcić pauzę. Tak, widzicie, zostało mi 3 minuty pauzy i będę mógł jechać półtorej godziny, a to mi dużo da, ponieważ jeśli ujadę półtorej godziny, to tak może zostanie mi pół godziny na dojazd na firmę, a plan na jutro jest ambitny, ponieważ znowu będę jechał z wodą. Nagram Wam dojazd do firmy, bo a właśnie ładuję sobie kontroler do drona, żeby móc Wam nagrać właśnie jakieś widoki z gór. No i cóż, ja zrzucam, w sumie mnie zrzucają, a ja sobie siedzę. No i odezwę się do Was może z drogi. Może Wam już, ja będę latał dronem, coś pokażę. Do usłyszenia. Thank you.
Dzień dobry, we wtorek mobilki. Aktualnie stoimy na punkcie kontrolnym, ale to ze względu na to, że nie wiem czy widzicie, ale są tu piękne widoki. A po drugie pasowało mi wykręcić sobie 30. Znaczy pasowało, mogłem sobie pozwolić na to, żeby wykręcić 30. A więc odpaliłem drona, troszeczkę polatałem, nagrałem wam piękny przebitek. Przynajmniej ja tego uważam, są piękne. No i cóż, lecę dalej, mam 13 km do załadunku. Drogę do załadunku też wam nagram, żebyście sami ocenili, czy to jest droga dla samochodów ciężarowych, szczególnie zestawów ponowymiarowych. No i cóż, i też czekam na wasze opinie odnośnie tych ujęć z drona, które nakręciłem, bo mi naprawdę się mega podobają. No i cóż, lecimy. Na 600 metrów skręć w lewo. O, i tak jak powiedział wujek Google, za 600 metrów będziemy skręcać w lewo. No i moi drodzy, tak wygląda właśnie początek dojazdu do tej firmy, gdzie uważam, że nie jest tak źle. Chociaż tak jak widzicie w lusterku mieści się tylko jeden samochód. O, już jedzie osobówka tam oddali. Wy jej pewnie jeszcze nie widzicie, ale cóż, muszę się jej schować i muszę ją puścić. Dobrze, że tutaj są porobione te zatoczki. No i najlepsze jest to, że tutaj się mijają samochody ciężarowe ze sobą. Chyba mnie puszcza. Dobra, osobówka mnie puściła, także luks. Nie wiem jak wy oceniacie, ale takie dojazdy do firm, no to tak kurczę na ryzyko, na ryzyko. Dobrze, pełna kulturka. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że tu jest jeszcze szeroko. Bo dojedziemy tam bliżej firmy. W sumie teraz skręcimy w lewo i zaczną się górki. Jak jechałem pierwszy raz tą drogą, to dobrze, że po prostu chłopaki z firmy mi powiedzieli, żebym się nie bał. No i na opiniach wujka jest też napisane, że tędy się normalnie dojeżdża do tej firmy. Bo po prostu nie uwierzyłbym w to. O, i jak widzicie, robi się coraz wężej. O, i tak właśnie będziemy jechać. Za chwilę zaczną się robić w ogóle górki. I tam to już jest w ogóle ciekawie. Tak jak widzicie, przewody jeszcze po prostu full wypas. Idealna droga dla samochodów ciężarowych. Właśnie wygląda końcówka dojazdu do firmy. Tak to ujmę, jest niezbyt szeroko, niezbyt równo, ale to już firma zajebista ogólnie, ponieważ fajna atmosfera, bardzo szybko ładują, bardzo w porządku ludzie, także naprawdę, aż się chce przyjeżdżać, o, żeby ten dojazd był troszkę lepszy, ale to już nie można mieć wszystkiego. Dobrze, ta kamera ma dobrą stabilizację obrazu, bo gdybym to nagrywał telefonem, to byście nic nie zobaczyli, tylko same wstrząsy.
A few moments later. I te mobilki widzicie, ja już tutaj pod rampą. Jest to rampa najazdowa. No i tutaj pomalutku rzucamy wodę. Pan woskowy dzielnie walczy. No i ubywa. Rozładowane, godzina 14.12. To jak widzicie, lądóweczki mnie nie opuszczają. Nie widać, ale szyby są tak umasakrowane od tych owadów. Rano je myłem i z powrotem jest to samo. No a co, zaczął się sezon. No i mobilki, sytuacja wygląda tak, że mam 70 km na parking. Jeszcze czekam na decyzję, czy mam zjeżdżać z silosem swoim i z kanią, czy ktoś zjedzie z silosem, a ja po prostu pojadę sobie osobóweczką do domu, ponieważ jest do poprawy ta rączka, o której wam mówiłem w poprzednim filmie. A dla tych, co nie oglądali, to po prostu jest problem taki, że nie mogę spuścić powietrza z poduszek, ponieważ jest zbyt duże ciśnienie w rączce od poziomowania i ją z powrotem wybija. A tak, nagrywam wam się troszeczkę landu na zakończenie. No i też mam do was pytanie, powiedzcie mi, co sądzicie o ujęciach z drona, takie jakie były wrzucone w tym filmiku. No i dodatkowo, czy lubicie rzucać na rampach najazdowych? Bo ja tak szczerze, to tak średnio za tym przepadam. Nieoznakowani w okolicy. Skoda. Bo to jest jednak ciężkie, ale tyle dobrze, że właśnie mi pomógł pan wózkowy, żeby mi pokazał, ile mam podjechać, żeby nie przywalić to wszystko. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step back.